Nazywam się Małgorzata Urbaś i witam Was w programie Fintech Reporter, gdzie zapoznamy się z najciekawszymi informacjami ze świata fintechu. Związek Banków Polskich ostrzega, że umów frankowych lepiej nie unieważniać. Związek Banków Polskich opublikował ocenę prawną wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Zdaniem ZBP ewentualne unieważnienie umowy kredytu frankowego przed sądem może klienta drogo kosztować. Analitycy spodziewali się, że w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia może dojść nawet do nagłego, poważnego kryzysu finansowego. Wynik okazał się jednak bardziej enigmatyczny niż pierwotnie sądzono. Negatywne skutki finansowe będą amortyzowane w czasie. W ocenie prawnej Związku Banków Polskich napisano, że ewentualny upadek umowy w wyniku stwierdzenia nieważności prowadzi do negatywnych skutków dla obu stron umowy. Jeżeli chcecie przedyskutować któryś z tych tematów z naszymi ekspertami, zapraszamy do grupy Sfintechowani, do której link znajdziecie pod tym filmem. Zapoznacie się tam z najnowszymi zagadnieniami ze świata fintechu.